Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, kolejny dzień na naszej wyspie, prawda, dołączył do mnie Daveson i jest tam, patrzcie, jak rozbudowuje wyspę swoją aktualnie. Ale my dzisiaj będziemy musieli się zająć troszkę innymi sprawami, ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym razem z Dave'em pójdziemy i okradniemy tą wyspę. Nie wiem, ile tam jeszcze rzeczy zostało, no bo jakby wiecie, tam też patrzcie, jak się bzyku rozwija, tam pewnie z drugiej strony jeszcze wyspa paliona. No pewnie oni już są mega rozwinięci, pewnie też jakieś tam rzeczy zabrali, więc my troszkę spóźnieni, ale pójdziemy i zabierzemy tyle, ile nam się uda zabrać. Jak widzicie, troszkę wyspa się zmieniła od ostatniego odcinka. Zrobiłem podwójny generator kobla, zaraz można sobie siedzieć tu, prawda, elegancko tu i tutaj tak na zmianę kopać, dzięki czemu jest o wiele szybciej i możemy teraz kobla zdobywać, no naprawdę w o wiele szybszym tempie. No i jeżeli zobaczymy tutaj, prawda, na skrzynki, no to jeszcze od ziemniaki się trochę zmieniło, bo ziemniaków, patrzcie, jaką mamy farmę ziemniaków, przecież te ziemniaki to jest jakiś, to jest najlepsza rzecz, jaką można było zrobić. Dzięki temu będziemy mieli żarcie nieskończoną ilość. Jedynym problemem jest węgiel, co oznacza, że po prostu musimy, wiecie, jakby dwa razy przepalić coś, bo musimy najpierw drewnem przepalić węgiel, a później, drewnem przepalić drewno, żeby mieć węgiel, a później tym węglem dopiero można przepalać następne drewno, żeby mieć jeszcze więcej węgla i część z tego przeznaczyć na ziemniaki, więc jeszcze tego nie zrobiłem, ale będę musiał się tym w końcu zająć i na pewno zajmę się tym razem z Dave'em. Dobra, patrzcie, ile mamy ziemniaków, widzicie, każdy zbiór to jest, kurczę, ogromna ilość ziemniaków, zaraz będziemy mega bogaci, ja zawsze mam imperium ziemniakowe, widzowie, imperium ziemniakowe to jest moje drugie ja. Dobra, lecę do Dave'a, zobaczymy, co on tam kombinuje, jak się jego, że tak powiem, wyspa rozwija na dzień dzisiejszy. Widzę, że drzewa tam zbiera, aczkolwiek wiecie, musimy zrobić taką taktykę, żeby jedną wyspę przeznaczyć na to, żeby ona była taka, wiecie, gospodarcza, a drugą wyspę jako taką obronną. I tylko ja nie wiem właśnie, którą wyspę na co przeznaczyć. Dobra, halo Daveson! Kolego, usłyszałem to, co powiedziałeś i powiem ci nawet coś więcej. No. Ta będzie obronną, a tamta gospodarczą, bo zobacz, tam już są wszystkie dobra materialne. Dobra. Tam są wszystkie dobra. Wiesz. A tutaj to będzie taka obrona, ja nawet mam na to plan. Mam nawet plan, jak no to dobra. Będzie wyglądać. Tylko narodziła wiesz, mi się zrobić? Wełbie wizja. No. Trzeba zrobić jakieś takie połączenie tego bardziej, żeby nie spaść na bok, nie? Wiesz, o co chodzi. Tak, patrz tak, tam, tak, oni zrobimy. Po drugiej stronie mają taką właśnie barierki porobione, żeby nie spadli. Bo teraz, jak jest ta tak wojna, zrobimy. To oni mogą nas... Kurde, widziałeś to? Tak, aż zastygłem, nie? No, tak nagle się pojawiło i mi zasłoniło krajobraz. No, więc elegancko, drzewa rosną, o to chodzi. Dobra, słuchaj, dzisiaj tym się zajmiemy, żeby tutaj rozbudowywać i tak dalej, ale my musimy dzisiaj pójść na środek. Czekaj, z tej strony będzie bliżej, czy ty masz bliżej do tego niż ja? Chyba... Dobra, skoro to ma być obronne, to może lepiej tego nie łączmy. Nie łączmy tego, to będzie no. Takie, wiesz, taka typowa defensywna, ja mam taką wizję, nie będę takie kolce z tego wystawać, będzie takie defensywne. Stary, widzę to. Dobra, no to zrobimy taki zamek, który będzie nas po prostu bronił przed wszystkim. Fortyfikacja taka. Tak. A my musimy teraz się dostać na środek stary, ponieważ tam na pewno są jakieś rzeczy, które by nam się przydały. Więc w tym momencie ja biorę tutaj, prawda, te koblowe takie, te masz takie półpłytki? Mam, ale tylko 32, ale no to masz i będziemy mieli fajnie dużo. Okay. Dobra, i teraz chodź, musimy podejść tutaj jakoś i znaleźć takie miejsce, żeby się tam jak najlepiej dostać, bo myślałem na tym, żeby zabrać trochę zwierząt tutaj do nas, bo nie mamy w ogóle, a widzę, że tam jeszcze są, nie? No, to trzeba by było pozabierać. Tylko myślę właśnie, jak się tam dokopać, tak żeby te zwierzęta najlepiej zabrać i zróbmy po prostu na dwie te, wiecie. Filipie, ja mam pytanie, czy ty masz przepalone ziemniaki? Właśnie nie, ale to trzeba przepalić, kurczę, patrz ile ja mam ziemniaków, trzeba zrobić piec, ale wiesz, co jest najgorsze? My potrzebujemy masę drewna po to, żeby przepalać jedno z drugim, jakby, że tak to ujmę. Tak, podwójny węgiel, ja wiem, o co chodzi. Podwójne kurde, opalanie, no. Te ziemniaki to tak wolno. Tak, ale ja zrobię po prostu może piec jeden i już jakby damy do przepalania trochę tego węgla. Patrz, mam na piec, więc elegancko, niech to się robi przez cały odcinek. Kurde, jakie wy macie fajne te. No, to najlepsze, ja nie wiem. Najlepsze. Ja nie wiem, no ja mam takie beznadziejne, dobra, też sobie takie zrobię. Takich nie potrafię zrobić. A zrób. Dobra, i teraz tak, mam węgiel tyle i tyle. Dobra, i teraz na ile to starczy? Dobra, daję stak węgla i przepalam ten stak węgla drugim stakiem węgla. I, znaczy, Boże, węgla, drewna. Oj. Wiesz, o co chodzi? No, nie lepiej na deski? Nie, chyba drewno lepiej pali niż deski. Mówisz? No, tak mi się wydaje. Dobra. Ale wiesz, bo tutaj jakby starczy, na półtorej starcza, jeden, nie, o wiele szybciej to leci. Ojej, ale deski lecą o wiele szybciej, patrz, pokażę ci, jak deski lecą. Damy jedną deskę i patrz, to idzie tak sobie powoli, ona, a teraz... Ona musi, no, zaraz wejdzie deska, to zobaczymy, no. Deska jak zaś się stary, to w sekundę zniknie. Myk. Mówisz? Nie. O kurde. Widzisz, jaki lifehack? Serio? A mam wrażenie nawet, że je dłużej trzyma. Co ty mówisz? No dobra, no to dajemy deski w takim razie. No czekaj, no zobaczmy, bo to jak wiesz, jak się znowu zmieni wartość,
No nie no, paziach trzyma. No nie no, jest chyba git faktycznie. No to luz. To luz. I patrz, i zaraz będziemy mieli 8 węgla, co już nam da to, że będziemy mogli z tego 8 węgla przepalić następne jakby... Tak, wiesz o co chodzi. Ej, to czekaj, robię jeszcze jeden piec w takim razie. Ej, ale ty przecież nie potrzebujesz węgla, żeby przepalać ziemniaki. No nie, ale jeżeli przepalisz sobie w ten sposób, to zyskujesz energię. Bo drewna byś strasznie dużo musiał na to poświęcić, a węgiel mniej jakby, wiesz o co chodzi? Przecież teraz tracisz 64 drewna, tak? Tak. Tego u góry, które mógłbyś zamienić na dobrze palne 64 desek. Ale nie, patrz, bo jeżeli ja teraz poświęcę, nie wiem, załóżmy pół staka desek na to, żeby przepalić drewna, nie? Pół staka desek na stak drewna, to ja później będę miał z tego węgla, który po prostu starczy mi na 8 staków do przepalenia. Bo to później jakby jeden węgiel daje ci 8 możliwości przepalenia jednej rzeczy. Tak? Jeden węgiel daje 8 przepaleń czegokolwiek. Serio? Tak, i dlatego to się bardziej opłaca, bo tu widzisz jak to szybko znika. I co chwilę by znikały deski. I w ogromnej ilości byśmy przepalili te deski, a tak jak przerobimy to na węgiel, to jakoś tam zyskujemy na tym, tak mi się wydaje. Kurczę, nigdy tego nie liczyłem, ale wydaje mi się, że zyskujemy. Trzeba było policzyć jakoś matematycznie, stary, bo ja mam wrażenie, że jesteśmy waleni, nie? Gra nas, kurde, może tak, dobra widzowie, jeżeli ktoś to obliczy, no to przypnę ten komentarz, prawda, i zobaczymy, co się bardziej opłaca. Obliczcie ja w komentarzach. Ja robię chyba podwójną, wiesz? Tak, rób drugiej strony, bo potrzebujemy tak, żeby te zwierzęta nam nie pospadały, bo domyślam się, że będą iść więcej z nami zwierząt niż tylko jedno. To na pewno. Więc lepiej, że wiesz, i tak pewnie będą jakieś straty, na pewno coś spadnie. Bylebyśmy to nie byli my, nie? To w sumie najważniejsze. Nie, my nie spadniemy, stary. Nie ma szans. No najgorzej, jakby shift przestał działać, nie? I tak, bo, nawet kurczę. Nie mów, nie, bo ja się teraz tak boję, znaczy ja trzymam niby mocno, stary, mnie palec boli, nie? Bo ja tak dociskam to. Tak stresujące trzymanie. O nie, najgorzej, patrz, gdzie my to mamy. Dobra, będzie trzeba skręcić lekko. No, na żółwia. Oj, skończyło mi się, musisz... Masz dobra, jeszcze? ja mam 16, ale okay. To i tak nie styknie chyba. Oj. No 11, no, będzie 5 dalej. Dobra, to czekaj, to ja może dorobię jeszcze, albo wezmę trochę desek. Ale patrz, znaczy no jestem w teorii tu, ale to nie musimy, bo ja mam kobla. A, no dobra, no to git, no to idealnie, no to... W sensie, no. Dobra, starczy, dobra, dawaj, chodź. Na razie teraz będzie tak. Które zwierzęta my chcemy, wiesz co, weźmy, o, mam pomysł. Biorę jajka i nie będziemy musieli brać kur, bo to już nam pójdzie na strzała. To już nam pójdzie na strzała. Bym taką chociaż jedną krowę wziął, bo wiesz, ona daje nielimitowane jedzenie. Ej, to prawda. W sumie czekaj, po co nam wełna? Po nic. Po nic, nie, wełna nie. Słuchaj, Tak samo świnia. Po co nam mięso? Po nic, mamy ziemniaki. A jak się robi zielony barwnik? Zielony barwnik? No robi się z kaktusa na pewno. O, patrz, tu są jakieś rzeczy, patrz. Ej, diament tu był! Ale lamusy. Co dobra, jest? No, czekaj. Dobra, to no to potrzebuje zielony barwnik, co? A po co jest zielony barwnik? No bo tą fortyfikację bym zrobił na zielono i na pomarańczowo, a pomarańczowe to wiem, że się robi z czerwonego i żółtego, nie? Okej. No to szczerze, nie wiem czy... Nie, z trzciny chyba nie. No z kaktusa mi się wydaje, że jest zielony barwnik, no. Wiesz, jakąś flagę, jakieś flagi ale byśmy musieli wystawić. Kaktus da się zdobyć, bo musielibyśmy to kopać po prostu, wiesz? I tu kaktus może w pewnym momencie być. Też trzeba poświęcić trochę czasu na to, żeby kopać to, bo tu jest na to potencjał jakiś, nie? Z tego lecą fajne rzeczy czasem. Jakby się tak tu trochę prawda. Posiedzieli. Patrz, wiesz, Bzyku to ma wykopane chyba z 4000 bloków, nie? O kurde, poczekaj, co tu się stanęło? Przez przypadek. O, świnia. O, ale ją możemy wziąć. Ale kurczę, po co nam? Mamy ziemniaki. Właśnie, bo ja nie wiem, czy nam jest potrzebne, bo takie najbardziej top zwierzęta, które potrzebujemy, no ta wełna może by się jeszcze przydała, no bo świni... Czy my potrzebujemy świni, jak masz ziemniaki? No nie właśnie nie. One tam tylko nam będą beczeć i będą dodatkowym, wiesz, takim... Tylko owce coś dają takiego, że wiesz, że jest item, no, który wełna. Możemy pozyskać. Tylko wełnę użyjesz tylko i właśnie do zrobienia łóżka i do zrobienia... A wyglądowo? Tyle. Ale ona jest łatwopalna, stary, podpalą nam to i nam ta wełna zniknie w sekundę. Dobra, ale to tylko z wełny będzie flaga, ja ci mówię, takie dwie flagi. A, no to nie, no to, ale to git, no to bierzesz nożyce, robisz i obcinasz po prostu, to po co będziesz tam brał ze sobą? No w sumie też prawda, a czy my w ogóle potrzebujemy zwierzęta? No tak szczerze nie, jedynie tą krowę maszynową, bo faktycznie z niej możemy mieć zupę ciągle, nie? No, to jest taka OP krowka, no to no dobra, krowę jedną zabierzemy, tylko mamy lasso jakieś, chyba nie. Czekaj, a jak się robi? Nie da się chyba skraftować. Lasso, no chyba nie. Chyba się nie da skraftować. W craftingu jeszcze. Nie, kurde, gdzie tu jest albo crafting? Da się? Kurczę, już nie wiem, czy to się da skraftować, czy nie. Czekaj, bo zgubiłem crafting.
Naprawdę to... nikt tu nie ma craftingu. Ale wiesz co możemy zrobić? Patrz! My tutaj mamy ten enchant, możemy było ulepszyć rzeczy. O kurde, czekaj, patrz co tu jest, patrz co tu jest. W tej skrzynce. Widzisz ile lapisu? Bieremy no to wszystko, oni nie będą mogli ulepszyć, stary, bez tego. Będą musieli kopać. Tak swoją drogą, to tutaj jeszcze jest przecież ta ekspiarka, to można są dexpa wziąć. Ile ty masz poziomów? Ja mam 34, ja już tam trochę posiedziałem. Ja 36, więc kurde jest dobrze. O kurde, no to elegancko. Enchantujemy się. To dawaj, od razu się enchantujemy dzisiaj jeszcze. Ja miecz biorę teraz, czekaj, robię miecz. Dobra, no to dawaj, ja wziąłem cały lapis ze sobą, zaraz to przyniosę. Ja im dam tutaj jakiś syf. Jaki syf? Nie mam miejsca w ekwipunku, więc dam im tu jakiś syf niepotrzebny. Bardzo Ufo. Dobrze, bardzo dobrze, coś tam im daj, żeby... Niech się bawią z tych itemków. Niech się bujają. Dobra. Zajdą sobie zenchantować, patrzcie, to się widzowie, bo tego wam nie pokazałem, ale każdy z nas dostał taką skrzynkę tutaj na Palionowie od Herobrine'a i po prostu tutaj mamy fajne rzeczy do tego, żeby móc je ulepszyć, więc ja sobie to teraz zabiorę. Nie używałem tego w ogóle, ciągle to mi tam stało. No ale teraz w sumie można użyć. O nie, stary, mam złą wiadomość. Czemu? O kurde, no jednak, no jednak nie działa to na twojej wyspie, jednak się spaliły te drzewa. No nie! A myślałem, że to zadziała. No dobra, no to trudno. Jezus, dobra. Nie ej, knockback dwójka na mieczu. Ej, to jest OP. No, będziemy ich zrzucać, to jest, tutaj no. Może to być bardzo... Stary, co to jest za miecz w ogóle? Smite 4, Unbreaking 3, Knockback 2, Fire Aspect 1. Aaa, to jest ale to. Oddało, dobra. I jeszcze siekiera zrobi. Efficiency 4, Unbreaking 3, no to jest to. To jest to. I jeszcze, ja jeszcze będę potrzebował ten kolej. Zrobić. Daj mi ten lapis. A, masz, oczywiście, proszę cię bardzo. Dziena, dobra, teraz ja robię. Ja idę jeszcze tutaj na ekspiarkę, może coś mi się uda zdobyć. Nie mam miecza niestety, znaczy mam, ale nie chciałbym... Kurde, potrzebuję ten miecz. Ajajaj, i kurde. Co ci się udało? Knockback 2, ale Sharpness 3 tylko, no ale to i tak niby nie ma. No dobra, ja mam miecz ulepszony, to sobie mogę nim bić przecież. Dobra, czyli kurde. No to możesz ściągnąć też ten enchant ewentualnie. Czekaj, ale mam na Killoffie Fortunę 3. Chyba to wezmę, bo może coś tam być dalej. Może fajnego. Być, tylko fortuna ci nie jest potrzebna tutaj, nie? Tak weź to pod uwagę. No. Bo tu rud nie znajdziesz. Diaksy na tym, diaksy na jednym bloku, na rudzie. Podam aha, mam 3. Ale... Aha, to myślisz, że tak może, to może tak zadziałać? Chyba może, no. Ej, chyba tak. Ej, to może jednak to nie jest takie głupie, no to dawaj, to bierz. Hopie, efficiency 3, Unbreaking 3, Fortuna 3. Lepiej jo, się nie dało ale ci oddało, na no. Dobra, 4, daję 3, jeszcze 3, no, najfajniejsze. Dobra, siekierka, Unbreaking 3, Efficiency 3, no też nie ma źle, ale no, mogło być lepiej. Dobra, dobra jest dobrze. Ej, dobra, ja mam jesteśmy do przodu, kurde, masakrycznie. Tak, to było bardzo ważne, żeby to zrobić, nie? Dobra, Killoff jeszcze zrobię, Unbreaking 3 widzę, że tutaj jest. Daj mi lapis. Bo to jest cały lapis, no, który no, daj mamy? Mi połowę, nie, ja resztę odłożę u nas na wyspę, połowę mi daj, to mi wystarczy. Zabrałem wszystko, żeby oni nie mogli ulepszać. Bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, trzeba robić takie kłody. Dobra, Efficiency 4, Unbreaking 3, no nie mam fortuny, ale no to będziemy, to już twoja fortuna nam się przyda bardziej. Dobra, czyli to jest git, jeszcze mam łopatę do ulepszenia, ale łopata nie jest aż tak chyba potrzebna. Najlepiej by się opłacało zbroję, no. Więc zbroję trzeba tutaj, że tak powiem, poświęcić. Tylko czemu tu nie leci? 28 level, no właśnie, no nie właśnie, mam obu. Ja też właśnie mam 27. Chciałbym poczekać chyba, bo coś się nie respią chłopaki. No chyba ta, dobra, no, czyli będzie trzeba tu sobie troszkę jeszcze po że tak powiem przyjść w różnych momentach. Popykać. Tak, popykać. Z kilku stron. No nie ma co, ale no. Czekaj, co jeszcze możemy zrobić? Chwila. Wiesz co, wydaje mi się, że... Co byśmy mogli jeszcze zrobić? Tą krowę wziąć. Ej, pytanie czy... Kurczę, ej, to jest jakiś pomysł. Czy chcemy zabrać jakiegoś villagera ze sobą? I zrobić, ulepszyć go, żeby on nam dawał takie rzeczy, jakie chcemy, żeby nam dawał? To jest mądre. Na przykład przydałby się mending, nie? Na przykład mending, no chociaż z mendingiem, no tak, no bo byśmy wszystko sobie w sumie naprawiali, nie? To mending by się nam przydał, przydałoby nam się też, wiesz, co by nam się, łuk by nam się przydał z jakimiś ulepszeniami fajnymi. Ej, to jest to. Dobra, tylko wiesz co, villagera dawaj, będzie ciężko strasznie zabrać, chociaż no tą łódką może ewentualnie. Czekaj, no tutaj weźmy, czekaj, najbardziej mi się Fernando tutaj podoba, bo uważam, że Fernando ma potencjał. Dobra. Tylko wiesz, jaki jest problem, albo dobra, to dawaj Fernando. Bo Fernando! Już Nancy sobie stała gotowa do transportu, nie? No w sumie tak. W sumie dobra. Rację. Czekaj, muszę tutaj tego Fernando... Ja go zachęcę, czekaj. Fernando, dawaj. O, Fernando, siadaj. Kurczę, ładuj się. Chodź tu. No, czekaj, muszę chociaż jeden pod nogi z was, no. Pod nogi. Dawaj. Dobra, Fernando, nice. Siedzi. Dobra Fernando siedzi. Powiedz mi teraz, jak ty chcesz go przewieźć, jak to jest poziom wyżej od naszej wyspy? Nie wiem. No właśnie, to jest to. Nie wiem. To nie jest wiem, to, ale, że... Ale spróbuję. To tutaj wiesz, że tutaj nie ma szans.
Dobra, będziemy liczyć na to, że Fernando pomoże nam ten kawałek. I wskoczy. Że tu wejdzie! I wskoczy. No nie ma szans! Ale nie, jest szansa, tylko patrz, trzeba zrobić tak. Ułatwię mu to trochę, ale... Musisz go zamurować, stary, tak, żeby on jakby... Żeby on nie mógł pójść nigdzie indziej. Czekaj. O, dokładnie, coś takiego. No, to jest... Kurde, nie skończyły mi się bloki. Dobra, wystarczy. I teraz, Fernando, nie możesz nas zawieść. Musisz wyjść do góry. Aż tu go dam. No dawaj! Fernando, nie dyskutuj. Tu, chodź tu! Nie, Fernando! Fernando! Jezus! Ty urwi się! Czekaj, kurczę, bo tutaj mam... No nie, no nie! Dobra, Fernando, jesteś stracony. Jukow jest bardziej chętny do roboty. Jukow! Mi się wydaje, nie w tą stronę. Jukow! O kurde, uważaj, bo go ściepniesz! Prawie. Dobra, ja tutaj demontuję naszą tą łapkę. Ej, idzie Jukow, chyba się jednak zgadza na pracę z nami. Zapraszam. Jukow, dawaj, do góry. Dobra, stop, nie! Kurcze! Dobra, on znowu... Kurde! Nie, dobra, oni się nie nadają, stary. Nie jest takie łatwe, nie? Oni się nie nadają do pracy, po prostu w grupie. Dobra, a Fernando, wyjdziesz stamtąd? Dawaj, chodź tu. Czekaj, wypchnę go. On nie ma jak chyba, nie? Może chwyci to przez ten... Siadaj tam. Kurde, proszę, Fernando. Ja w tobie widzę to potencjał. Chyba stary tak nie działa, to chyba. Widzę w tobie potencjał, chyba dawaj. Chyba trzeba puścić muczki, no. A dobra, ten Fernando. Dobra, wiesz co, wrócę tu ze po nich później, nie chcę się teraz z nim męczyć. No. Ten Fernando, on się nie nadaje. Ale czekaj, bo my tu jesteśmy przecież po expa. No tak, ale w sumie, no dobra, no jest tam coś... A, jeszcze tu wezmę jaja. Jaja sobie tam możemy w sumie rzucić u siebie. Aha, bo nie ma nocy. A, i dlatego się nie respią? Tak, no jest dzień. Ajajaj. Nie ma nic. Może tak być i trzeba czekać na noc. No dobra, ale dobra, ja mam 28 level, zaraz to zrobimy. Że tak powiem, będziemy to ulepszać wszystko. I prędzej czy później zdobędziemy. Dobra, Jukow, daję ci ostatnią szansę. Dawaj. Wbijaj! Ładuj się. Dobra. Dobra, dawaj go. Miło z twojej strony, Jukow. Mam nadzieję, że będziesz nam dobrze tutaj pomagał. Dobra, lecę z nim. Ja teraz będę o wiele lepiej przygotowany niż wtedy. Dobra. To dobrze. Dobra, tutaj. Dawaj, czekaj, teraz tutaj jeszcze go zamuruję. Tutaj cyk. Tutaj nie ma wyskoczenia. Jest tylko jedna droga. Dobra. Chociaż mi się wydaje, że on... O! Dobra! No! No i sru. Dobra, Jukow, nie zawiodłeś nas tym razem. No dobra, no to elegancko, będziemy mieli villagera, jakoś go ulepszymy. I co, widzowie, kończę ten odcinek, widzimy się na kolejnym filmie. Ukradliśmy villagera, mamy trochę expa, ulepszone narzędzia. Jeszcze trzeba teraz ulepszyć zbroję i będziemy gotowi na wojnę.